dlaczego zorganizowałem ten piknik. Ależ to przednia zabawa. Osiadając w Różanie przed zaledwie 4 laty, nie znałem tam nikogo i nikt mnie też nie znał. Uznałem więc, że piknik jest znakomitym sposobem na wzajemną prezentację. I tak też się stało. Dzieci są szczęśliwe, bo umieją się bawić. I to bez żadnych podtekstów. Ale my dorośli zatraciliśmy tę umiejętność. Tym bardziej w grupie i wśród nieznanych sobie ludzi. Wykorzystałem więc tę możliwość i tegoroczny piknik był już trzecim z kolei. Wszystkie one, wbrew obawom, zostały przyjęte z sympatią i każdy kolejny gromadzi coraz więcej ludzi. No nie tylko sąsiadów, przyjaciół, rodzin, ale też oficjałów władz gminnych i gmin sąsiednich, letników, mieszkańców wsi okolicznych i zainteresowanych folklorem specjalistów. Piknik stał się oczekiwanym wydarzeniem kulturalnym, uzyskał swoją rangę i stał się cykliczną imprezą wpisaną w zadania kulturalne gminy. No więc cel został osiągnięty. Dzięki piknikowi nie tylko ja jestem w gminie i nie tylko rozpoznawalny, ale i przede wszystkim Różanna, której walory krajobrazowe uczyniły jedną z piękniejszych wsi regionu, a jej mieszkańców bardziej przyjaznymi. Piknik jedynie skatalizował te walory i bardzo dobrze. Całość zadań organizacyjnych, reklamę, kontakty z uczestnikami, logistykę i improwizację wziąłem na siebie. Chciałbym teraz, korzystając z tej możliwości, podziękować wójtowi gminy Odrzywu Marianowi Kmiciakowi oraz kilku jego funkcyjnym urzędnikom za życzliwość i wsparcie, też logistyczne i użyczenie estrady. Przede wszystkim jednak podziękowania składam wszystkim artystom, bez których zaangażowania zorganizowanie pikniku nie byłoby możliwe. Tym bardziej, że wystąpili i nie po raz pierwszy, non profit, nic w zamian nie żądając. Bawili nas i bawili się z nami. Dziękuję więc już wyżej wymienionym oraz moim przyjaciołom, członkom zespołu Babska Rzeczpospolita z Kwowa, pieśni i tańca z Nowego Miasta nad Pilisą oraz muzykowi Krzysztofowi Połukaniowi z Grójca i akordoniście Czesławowi Szczepańskiemu z Myślakowic za ich sceniczny wysiłek. Szczególne podziękowania składam muzykowi Janowi Czerskiemu z Poświętnego, znakomitemu pedagogowi, który zabezpieczył oprawę muzyczną, sprzęt i nagłośnienie. Zaprezentował prowadzony przez siebie dziecięcy zespół folklorystyczny Mateuszki z Myślakowic i wystąpił z recitalem muzyki relaksującej. Dziękuję też moim gościom i tym wszystkim, których tu nie wymieniłem. Nie hoduje zbóż, ma w kieszeni nosza, ja nie wiem po co. Sing, sing, pokochałam go, popłynęłam jak za lordem aż na dno. Czy ja nie jestem lepsza niż cała reszta pań, cały babski wyż? Gdy mnie widzisz, czemu wołasz F? I kocham, pragnę, tracę tak, jakby się chwilą stawał rok, jak gdyby świat wymykał mi się z rąk. To co mam, to młodość, której nie potrafię chyć, to wiara, że naprawdę umiem żyć, to serce, które jeszcze na wszystko stać, to co mam, to młodość, której nie potrafię kryć, to wiara, że naprawdę umiem żyć. O radość najpiękniejszych lat, to co mam, to co mam, to serce, które jeszcze na wszystko stać, to co mam. Czarne oczy dziwne, oczy straszne i pr-
a to ja cię, a to ty mnie, a to znowu ty. I noc się stawała dniem. Już zapisani byliśmy w urzędzie, białe koszule na sznurze schły. Nie wiedziałam, co ze mną będzie, gdy tamtą dziewczynę pod rękę ujrzałam z nim. Małgośka, mówią mi, on nie wart jednej łzy. Kochaj nas, na smutki przyjdzie czas, zaśpiewaj raz, zatańcz raz. Jak czerwona, czerwona jarzębina, stałeś obok mnie.
to już lato, będziemy go schodzić. Tato, już lato, już kromie swój czas. Dawne życie poszło w dal.
szczeblami to zasnuła. Opowiedzcie mi, cyganie, jak tam u was jest. U nas wiele i niewiele, bo w sam raz. U nas czerwień, u nas zieleń, dzień i blask. U nas błękit, u nas fiolet, u nas dole i niedole, ale zawsze kolorowo jest wśród nas. U nas błękit, u nas fiolet, u nas dole i niedole, ale zawsze kolorowo jest wśród nas. Na 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 na. Ja do wozu kolorowym taborami. Ej, cyganie, jak bym chciała jechać z wami. Będę sobie mieszkać kątem przy muzyce. Będę słuchać opowieści starych skrzypiec. Ciepłym wiatrem wam podszyję stare płótno. Co mi dacie, żeby już nie było smutno? Mi damy wiele i niewiele, bo sam raz. Ale tej piosenki nie odjedzie z cyganami w czarny las. Zespół pieśni tańca ziemi nowomiejskiej. W okrojonym składzie, co prawda, ale pod dyrekcją pani Jolanty Kucińskiej i szefowej pani Ewy Socha zaśpiewają państwo bardzo szeroką gamę, bardzo interesującą. Przyjechał nocy! La 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 la
brzegu leżał stukilowy głaz. Płynął strumyk, minął jakiś czas. Stukilowy głaz gdzieś płynął, strumyk płynie tak jak cicha woda, brzegu wie. W jaki sposób, któż to wie? Nie zdążysz nawet zabezpieczyć się, bo nie zna nikt metody, by się ustrzyć i wie.